Moje pierwsze trzy były po 80 tysięcy na sztuku. Natomiast czwarty był 125 tysięcy. Dużo mam więcej wolnego czasu i dla siebie, i dla rodziny. Pracowałeś w nocy kierowca w tej piekarni, a później rano oglądałeś mieszkania jak to było? Biznes Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Adam Ziomek. Przyjmij piątkę, Adam. Cześć. Adam jeszcze niedawno pracował w piekarni, woził pieczywo, musiał wstawać wcześniej rano i postanowił zmienić swoje życie i wejść we flipy. Więc zaprosiłem Adama, wiem, że zrobił sporo tych flipów w mojej miejscowości, sporo na tym zarobił i chciałem o tym właśnie z Adamem porozmawiać. Jak to się stało, żeby z osoby, która pracuje w piekarni, wozi pieczywo, wstaje strasznie rano, pewnie nie zarabiałeś za dużo, postanowiłeś, dobra, to teraz będę robił kupował mieszkania w furcie i później sprzedawał i na tym zarabiał duże pieniądze. Więc jak to było w ogóle u Ciebie, że postanowiłeś coś zmienić w swoim życiu i wiem, że już po szkoleniu, po warsztatach, już po miesiącu kupiłeś swoje pierwsze mieszkanie. Wiesz co, Daniel, to było tak, że ja nawet nie wstawałem wcześniej rano, tylko późno w nocy. Okay. I generalnie wstawałem w nocy, żona oglądała Twoje filmiki. Okay. No i wiesz, ogląda, ja tam wstawałem na nockę i ona mówi, patrz, fajnie, gościu gada, weź tutaj zwróć uwagę. Ja mówię, nie chcę, bardzo sceptyczny byłem. Wiesz, jedzie chłop samochodem, tak. Rozmawia z drugim. No mówi, nie namówisz mnie na to, nie? Ale zacząłem wstawać wcześniej. No i tak już przeglądam tym jednym okiem, patrzę, mówię, nie, no jest to jakiś konkret, nie? I zacząłem gdzieś tam pogłębiać swoją wiedzę na ten temat. No i pewnego dnia, jak stałem w nocy, czekałem na jakąś sklepową, stoję i strzeliło we mnie. Ja mówię, nie, ja jestem w złym miejscu, ja powinienem co innego robić. Muszę spróbować tych flipów. No i generalnie było tak, że wsparcie od żony miałem bardzo duże. Mhm. Od tej najbliższej rodziny jak najbardziej. Gdzieś tam w otoczeniu trafiały się też jakieś tam komentarze, że po co, że na co ci to, tak. Się nie da. Że się nie da, tak. Nie masz pieniędzy. Co ty, dzień nieruchomości, przecież to kosztuje, przestań, nie da się. Gość tylko od ciebie weźmie za kurs i tyle się na tym skończy, nie? Mhm. Ale ja uwierzyłem w to. Uwierzyłem najpierw w ciebie i w siebie, że jestem w stanie to zrobić. Zapisałem się na kurs. Wtedy były te czasy lockdownowo-covidowe, gdzie... pierwsza była wersja online. Tak. Byłem na kursie online, gdzie nie udało mi się załatwić wolnego. Wracałem z nocek rano, zapałki na oczy i wiesz, i ten kurs online muszę cały, że tak powiem, przewertować, odbyć, wchłonąć. No, sam początek był taki, no, że głowa pełna wiedzy, pełna pytań, też odpowiedzi, bo później mieliśmy live'a, że mogliśmy ze sobą porozmawiać. Taki był początek, a potem już od razu, bo to szkolenie było w weekend, od poniedziałku, ogień tak zwany, dzień w dzień, mieszkania, tylko kończyłem nockę, szybki prysznic, już byłem rozpisany, przygotowany. Kiedy spałeś? Zdarzało się, że nie spałem. Naprawdę, zdarzało się, okay. Że nie spałem, bo już jak po obejrzeniu tych moich prawie 60 mieszkań natknąłem się na te, które już chcę kupić, gdzie już wiem, gdzie już mi się udało wynegocjować cenę, już jestem pewien, teraz akcja zbieranie inwestora. Rzuciłem temat na grupie tej naszej absolwentów, odezwał się jeden z absolwentów, no i generalnie on miał czas dla mnie właśnie w godzinach wieczornych. No i było tak, że na przykład dzwonił do mnie o 22:00. A ty śpisz? A nie, ja właśnie nie spałem, bo czekałem, wiesz, od 19:00 już myśmy umawiali mniej więcej na telefon. 22:00 telefon, do 24:00 gadamy, ja szybko pach, pach, pach idę, no i trzeba z chlebem i pączkami śmigać, nie? A powiedz mi, a ile zarabiałeś w tej piekarni? Wiesz co, no to nie były kokosy, gdzieś tam koło tych 4000 myślę, że... że gdzieś tam to się kręciło, nie? W zależności od tego też, ile tam dni się wyrabiało. Tak, to nie jest pensja, w której można rodzinę utrzymać i odłożyć kasę na to, żeby odłożyć na mieszkanie, tak? Nie. Ja generalnie mam dom, gdzie ten kredyt nie jest też mały. No i no to nie były pieniądze, które by tam dzisiaj mnie satysfakcjonowały, żeby też generalnie
żyć, rozwijać się i czerpać garściami. A skąd jakby twojej żonie takie zainteresowanie tym tematem? Bo nie ukrywam, że 90% osób, które mnie oglądają, to są mężczyźni. Tak, już tak ten temat się wydaje. Oczywiście to jest tylko pozór męskim tematem, nie jest tak naprawdę. Mnóstwo kobiet flipuje i inwestuje. Skąd ona się, czego się tym zainteresowało? Jakby? Wiesz, co ci powiem, to było... My generalnie gdzieś tam wcześniej mieliśmy różne pomysły. Mhm. Gdzieś tam chcieliśmy sobie kupić mieszkanie nad morzem, pod wynajm. Jak kupowaliśmy nasze pierwsze mieszkanie, to jednak mówimy, kurczę, to kredytu jest tyle, że moglibyśmy kupić dwie kawalerki. W jednej mieszkać, drugą wynajmować. Już takie kombinacje były. Fajnie jest to, że miałeś właśnie wsparcie od żony, bo wiele osób właśnie przez brak wsparcia się poddaje, tak? Że nie mają tego wsparcia, że mówią, po co z tym do ludzi i pukają się w głowę, jak to bez kapitału kupować mieszkanie, przecież to jest niemożliwe. Albo, że ten gość tutaj w tym samochodzie, to na pewno chcecie oszukać albo cokolwiek innego. I powiedz mi, jak właśnie kupowałeś te warsztaty, to co sobie myślałeś? Jakby czułeś, że ryzykujesz, czy jakby... Wiesz co, no ja już nie miałem nic do stracenia. Ja generalnie już nie miałem nic do stracenia. Wydawało mi się to sensowne, nieruchomości. Tak jak mówiłem ci, że już wcześniej coś tam próbowałem zadziałać. No i wydawało mi się bardziej takie bezpieczne. Okay. A ile lat pracowałeś w tej piekarni? Wiesz co, tak summa summarum, to pracowałem tam między 7 a 8 lat. Także sporo ci to czasu tam życie zabrało, prawda? Zabrało. Okay. A jak teraz pracujesz od już tam ponad roku w tym trybie takim, tam powiedzmy normalnym, takim jakby dziennym, już śpisz w nocy, to jak to się czujesz teraz? Jest to dużo lepsze rozwiązanie. Generalnie też działanie we flipach, czyli na własnej działalności, bo też mam firmę, która wykańcza ludziom mieszkania pod klucz. Z tego się to wszystko wzięło, tak? Jakby. Tak, to wzięło się z flipów i dużo mam więcej wolnego czasu i dla siebie, i dla rodziny. Gdzieś jakieś wakacje, nie wakacje, także na to wszystko jest czas, gdzie wcześniej, czas i pieniądze przede wszystkim. Gdzie wcześniej nie było tego. Okej, okay, i ile zrobiłeś już flipów? Ile kupiłeś mieszkań już? Ja kupionych mieszkań 4, 5, 6, 7 mam zadatkowane, 4 sprzedane, jedno jest w sprzedaży. Jak tu jechałem do ciebie, to już były telefony na jutro na prezentację. Jedno w Kołobrzegu mam mieszkanie, które już się wykańcza. No i mam zadatkowany dom. Biznes Rider. Wróciłeś z warsztatów i zacząłeś działać, tak? Jakby szukałeś mieszkania i kiedy się trafiła ta okazja? Kiedy ją znalazłeś, wynegocjowałeś? Wiesz co, no generalnie było tak, że skupiłem się na początku na rynku wtórnym. No i chodziłem od mieszkania do mieszkania, po kilka mieszkań dziennie miałem umówionych, ale gdzieś tam jeszcze mi to nie chciało, że tak powiem, zatrybić, mówiąc kolokwialnie. I mówię, może jak nie wtórny, to pierwotny. I poszedłem do dewelopera, umówiłem się na prezentację, oglądałem mieszkania, poszedłem w ogóle z rodziną, poszedłem z... Na dzieci chciałeś go wziąć, tak? Na dzieci, dokładnie tak, poszedłem z żoną i z młodszą córką. No i tak oglądamy te mieszkania, tam rozmawiamy. I czy są Państwo zainteresowani? Tak, owszem, czterema wszystkimi. Ona taka konsternacja, okej, no to później już było bardziej biznesowo. Już się spotkałem z przedstawicielką dewelopera, rozmawialiśmy jeszcze o rabatach, o tym przy zakupie większej ilości mieszkań, jak to będzie wyglądać. No i udało się i powiem ci, że bardzo szybko udało nam się je wykończyć. Uważam, że na rynku pierwotnym no to jest mniej takich rzeczy, które mogą Cię zaskoczyć. Nie? No pewnie, że jest mniej. No. Chociaż też niewątpliwie czasami bywa tak, że deweloperzy, którzy robią złej jakości na przykład tynki, to później kosztuje więcej poprawienie tego, więc no, to trzeba uważać też tak przy tym. No okej, a ile zrobiłeś na tych pierwszych mieszkaniach? Jakie to były deale, tak? Po ile? Ja Ci powiem tak, moje pierwsze 3 były po 80 tysięcy na sztuce zysku, natomiast 4 był 125 tysięcy.
w chwili, kiedy przyjechałeś na te docelowe warsztaty takie stacjonarne, gdzie właśnie było to na żywo już po pandemii, to miałeś to mieszkanie pokupowane, nie miałeś żadnych pieniędzy. Praktycznie przyjechałeś tutaj do Lublina, żeby odbyć te warsztaty i wiem, że miałeś problem z powrotem. Jak to było? A no było, tak. Jeden z kolegów, którego gdzieś my się zakolegowali już na tym szkoleniu, podwiózł mnie do Grodziska Mazowieckiego. W Grodzisku Mazowieckim, pamiętam, czekałem z 2 godziny na stacji benzynowej na BlaBlaCara. Mhm. Przyjechał tir i tirem wracałem do domu, pamiętam, w mrozie. No ale mówię, już muszę wracać tego dnia, no bo następnego dnia wiem, że miałem bardzo dużo rzeczy związanych już z tymi moimi flipami. Po prostu miałeś totalnie pajęczynę, nie? Że, tak. Że w dany moment te flipy jeszcze kupowałeś te mieszkania, no się nie spieniężyły i miałeś 0 złotych, tak? Tak. I naprawdę szacun, bo się później zmieniło twoje życie. No i wiesz, wpadły tam jedne 8, drugie, trzecie, czwarte, tak? Te większe kwoty. No i jak to zmieniło twoje życie? Jakby, nie wiem, kupiłeś sobie coś za to, nagrodziłeś siebie za tą ciężką pracę, żonę, rodzinę i tak dalej, pojechałeś na wakacje, nie wiem, co się zmieniło, tak? No wiadomo, że pewnie reinwestujesz te środki, tak? Dokładnie. Ale też, nie wiem, czy jakoś twój sposób życia się zmienił? Zmienił się jak najbardziej na plus. Dokończyłem dom, który gdzieś tam cały czas żeśmy już później po kolei coś jeszcze dorabiali, tutaj jakaś kostka, nie kostka. W domu to cały czas coś trzeba, tak? Tak. Także tutaj spora środków. Na wakacje oczywiście też pojechaliśmy, także no mówię, no dużo jest, dużo na plus zmieniła się stopa życia. Biznes Rider. Szkolenie online to jest praktycznie to samo szkolenie, które było stacjonarne poza wycieczką i oczywiście każde szkolenie jest troszkę inne, bo trochę inaczej prowadzę, jakby inne przykłady niekiedy i tam trochę niewiele się różni, ale jakby inaczej się ogląda też na komputerze, a inaczej na żywo, więc jakby co to dla Ciebie, jaka to była różnica, jakby co Ty tam wyłapałeś, bo już miałeś jakąś wiedzę, już byłeś trochę oblatany, tak jak przyjechałeś, już tak trochę po uzupełnienie. I co to było dla Ciebie? A czy to, że wcześniej było to online, a później stacjonarne, było bardzo dobre, uważam, bo już rzeczy, tak jak powiedziałeś, już ta wiedza gdzieś tam była, a na duży plus zasługuje to, że jest sporo ludzi na tym szkoleniu, bardziej, mniej doświadczonych i te relacje międzyludzkie, to jest naprawdę wartość dodana tych warsztatów stacjonarnych. Ja pamiętam, że Ty byłeś w marcu i to była taka grupa bardzo imprezowa, że tam nie, ktoś mi pokazał jakiś film, tam w pokoju była impreza. Szkolenia też wspierają integrację, bo jakby też jest bardzo ważne, żeby budować te relacje. I powiedzmy, ja taki kolega z takiej na przykład tej grupy, który był, to masz jakieś relacje, że czasami się konsultujesz, też tam masz kontakt cały czas? Wiesz co, założyliśmy sobie grupę na Messengerze. Mhm. Taką wsparcia grupę, tak? Grupę wsparcia, gdzie wymieniamy się doświadczeniami, problemami. I Ci powiem, że dużo z tego każdy z nas, mi się wydaje, korzysta. Tak. Ja też jak na przykład robię dla wyjazdu, dla absolwentów różnego rodzaju takie właśnie flipcampy, to też właśnie z każdego flipcampu później powstaje grupa i na tej grupie później ci ludzie już mają inną relację, inaczej się znają, też się wypytują często o rzeczy, które na tej głównej grupie, gdzie jest dużo osób, nie wiem, wstydu się zadać, albo nie wypada, albo tak, albo chcą po prostu do tej osoby dalej napisać, gdzie to jest, no, jakby spora wartość. A długo czekałeś, aż się inwestor zgłosi do Ciebie? Jak dałeś post, że szukasz inwestora? Wiesz co, niedługo. Wydaje mi się, że były to może dzień albo dwa. Także naprawdę, naprawdę szybko i później zaczęliśmy działać. I to był inwestor z innego miasta zresztą, tak? Tak, zdecydowanie tak, to był zupełnie z innego miasta. Także naprawdę wszystko poszło tak. A co teraz jakby znajomi o tym sądzą? No bo dzisiaj już jesteś, wiesz, człowiekiem, który zrobił, nie tylko mówi, ale zrobił to. Tak, kupił parę mieszkań, zarobił pieniądze, zmienił trochę, no, swoje życie, no diametralnie nie trochę. I co oni teraz mówią o tym? Wiesz co, no generalnie gdzieś tam jakieś tam takie gratulacje gdzieś spływają. Ale raczej, no... Myślę, że też nie wiedzą chyba, bo nie każdemu się chwalić. No teraz zobaczą to... No ciebie, tak. Ciebie teraz zobaczą, no tak. To teraz będzie inaczej. Także to dla Was, słuchajcie, co żeście tutaj nie wierzyli. Tak? A jeżeli ktoś tam dawno nie wiedział, co umie, no to na pewno się dowie. Mhm. Pewnie. No bo tak to jest. Ale wiesz, to ja na przykład mam taką zasadę, że mówię to, co robię, komunikuję to, a wiele osób mówi, nie, ja nie powiem, pomyślą, że oszalałem, że kupuję mieszkania, to jestem jakimś multimiliarderem, że już nie mam co z pieniędzmi robić i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Co mi pomyślą ludzie? A prawda jest taka, że dzięki temu, że się komunikuje, co się mówi, to później
te pieniądze albo te deale później wracają. Ludzie, nie wiem, kogoś nie widziałem 20 lat, był z mojej szkoły, jakiś kolega z ławki, pisze do mnie, o widzę, czym się zajmujesz, masz tu, jest taki temat, tak? Może byś to kupił, albo po prostu przyciągasz te deale. I myślę, że moi absolwenci mają podobnie. Nie każdy jest odważny, chce powiedzieć o tym, co robi, bo się wstydzi, co powie rodzina i tak dalej. Także gratulacje za odwagę, że jakby zgodziłeś się też wystąpić. Ale to też jakby pokazuje i wiem, że moi absolwenci, którzy wystąpili, później mają dużą łatwość w pozyskiwaniu kapitału. A jak się właśnie z inwestorem dzielisz? Dzielimy się, no, wydaje mi się, najbardziej sprawiedliwym podziałem, czyli pół na pół. Mhm. To jest optymalne i dla niego, i dla mnie. A jakiś minimum ci określił ten inwestor? Wiesz co, to już indywidualnie przy danej inwestycji, przy danej nieruchomości, no ale no tak jak mówiłem, no to u mnie, ja generalnie szukam takich nieruchomości, gdzie te cyfry są duże już na samym początku, nie? Czyli wychodzisz z założenia tego samego co ja, albo dużo, albo... Albo bardzo dużo. No właśnie, dokładnie. Nie ma co się rozdawać na deale za 20 czy 30 tysięcy, bo takich jest pełno. Trzeba znaleźć takie, gdzie się zarobi dużo, bo wtedy musisz też się czymś podzielić z inwestorem, prawda? Dokładnie tak. Pracowałeś w nocy kierowca w tej piekarni, a później rano oglądałeś mieszkania i jak to było, w sensie takim, że jak to było po godzinach? Ile ty spałeś w ciągu dnia? No spałem za mało, generalnie, ale było tak, że w nocy rzeczywiście przychodziłem do pracy, kończyłem gdzieś tam nad ranem tą pracę, no i szykowałem się, już przygotowywałem sobie, gdzie zadzwonię, gdzie pójdę, ustalałem w kalendarzu i też od razu się przygotowywałem, ile za dane mieszkanie mogę zapłacić. Jeżeli coś mi się nie spinało, nie udało się, trudno, przechodziłem dalej, nie? Okej, okay, no a gdzie był ten moment taki, że rzuciłeś papierami i powiedziałeś, teraz już nie będę tych pończuszków woził? Nie? Wiesz co, jak już remont mieszkań się skończył i zaczęły się pierwsze sprzedaże. I wypłaty? Tak, to już powiedziałem, dosyć. Dosyć, już moja noga, że tak powiem, to nie ustoi. Okej, okay, a jak myślałeś o tych flipach, widziałeś moich parę filmików, no to jakie miałeś takie największe obawy, że czego się bałeś przed tym biznesem? Wiesz co, najbardziej się bałem, wydaje mi się, pozyskania kapitału. To gdzieś była jakaś moja największa obawa, bo tego, że ja się nauczę, że będę wiedział, jak to robić. Jakieś doświadczenie w remontach miałem na własnej skórze przy budowie domu. To tych elementów się nie obawiałem. Obawiałem się, czy na pewno zdołam uzyskać finansowanie. A najlepsze jest to u Ciebie, że ta grupa absolwentów zrzesza ludzi, którzy pokończyli, rzecz jasna, te warsztaty, więc każdy zna ten model. Ten system cały zna. Każdy zna ten system, tak. Każdy zna ten model. Mówi jednym językiem. Tak jest. I wystarczy wysłać jednego Excela, którego każdy rozumie. Którego każdy rozumie i inwestor już wie, dobra, wiem, że to tak będzie. Wiem, jak to sprawdzić, dokładnie. Czy zawierzyłeś tutaj coś, wiem, czy to wszystko działa. Tak jest. I to też powód, dla którego ludzie pytają, dlaczego ty nie finansujesz innych niż absolwentów? Tak jak mówię, dlatego, że moi absolwenci wiedzą, jak ja liczę, jak ja myślę, jak ja działam, znają mój cały system i później wysyłają mi, ja im wysyłam pliki do uzupełnienia, oni mi do uzupełnienia, bo wiedzą, jak to zrobić, bo byli na szkoleniu, tak. A taką osobę zewnątrz to ja musiałbym przeszkolić i zanim ona, wiesz, jakby skuma, o co chodzi, to wiesz, minie dużo czasu, a ja nie jestem w stanie każdego, kto ma jakiegoś deala potencjalnego, edukować. Tak jest. No bo wcześniej, jak próbowaliśmy robić ze wszystkimi, to ludzie wysyłali nam linka z autodomu i mówili, mam tu deala, nie? I później się okazało, że to jest drożej niż cena rynkowa w ogóle. Dokładnie, ale to też działa w drugą stronę, bo próbowałem jedno deala zrobić. Bardzo szybki temat był. Taki, że dosłownie dzisiaj oglądam mieszkanie i najlepiej dzisiaj trzeba było wejść w temat, no i przyklepać to. No i dzwonię do kolegi, żeby to zrobić. Spoza grupy, żeby to szybko zrobić, nie? No ale ja bym chciał obejrzeć to mieszkanie. A ja mówię, co chcesz oglądać? Tam tylko rzucić granata i wyjść. Nie? I mówię do niego, że dawaj, działamy, masz tutaj wszystkie wyliczenia. No i dla niego te wyliczenia, no, nie były tak jasne jak dla innych absolwentów, no i niestety ale deal uciekł. Okej, okay. A jakie jeszcze miałeś, jakie, nie wiem, czego się bałeś jeszcze poza kapitałem? Nie miałem jakichś większych obaw, wiesz, bo generalnie nie mam problemu z rozmawianiem z ludźmi, czy przedstawianiem im swoich racji. Jeżeli chodzi o remonty,
to też tutaj się, generalnie najmniej obawiałem, bo... Liznąłeś coś tam? Tak, mam generalnie takiego fachowca, który jest już ze mną na 3 mieszkaniach. Będziemy współpracować dalej, naprawdę nam się super współpracuje. Także no rozumiemy się tak, no, że tak jak mam to mieszkanie, które jest oddalone 40 km od miejsca, gdzie mieszkam, ja tam nie muszę jechać. Wiesz, już jesteś z nim jakby tak, przeorany. Dokładnie. Wiesz dokładnie, jakim językiem z nim mówić. Super. Business Rider. Po zakupie takiego mieszkania, takich mieszkań, jakie miałeś problemy, jakie miałeś perypetie, no, co mi się wydarzyło? Czy było już tak trochę ryzykownie, czy było już tak trochę groteskowo? Były jakieś takie, miałeś przygody? Życie nie jest usłane różami. Gdzieś tam trafiały się różne, różne perypetie. Przeważnie zdarzały się przy jakichś zakupach. Na przykład no, też nie przemyślałem niektórych rzeczy, montując lampę tak, że szafka się na przykład kuchenna nie otwierała. Nie? Także gdzieś takie przeróbki tam trzeba było, na bieżąco robić. Ale tak ogólnie, żebym sobie jakąś taką mocną wtopę, no to odpukać jeszcze nie mówię, że o mocnej wtopie, ale na przykład, nie, ekipa ci kiedyś zawiodła albo klient generalnie kupujący. Tak, klient kupujący tak, bo to jeszcze był ten, ja sprzedawałem w okresie, gdzie naprawdę długo czekało się na kredyt. Mieliśmy podpisaną przez wstępną na 2 miesiące. No i mówiłem do niej o drogi kliencie, ja mam tutaj doradczynię kredytową, która sprawdza się za każdym razem. Nie ma problemu. W ten dzień, który mamy wpisany w umowie, na ten dzień będzie akt. No nie posłuchał się. No i skorzystał z usług innego doradcy, który po 2 miesiącach nie był mu w stanie powiedzieć w ogóle, kiedy będzie miał ten kredyt. No tak, ale to też, jest tak, że warto polecić jak najbardziej doradcę kredytowego, dobrego, jeżeli wiem, że jest dobry. Natomiast też ja bym na Twoim miejscu nie brał odpowiedzialności nigdy za niego, bo jeżeli bank nawali, no tak, to on nie ma na to wpływu tak naprawdę. Jeżeli bank będzie przedłużał, bank jest zapchany wnioskami, bank jest niewydolny. Poza tym on też może być zajebistego doradca, naprawdę najlepszego na świecie, ale będzie opóźniał przesłanie dokumentów. I też się cały proces wydłuży, mimo tego, że będzie najlepszy doradca kredytowy w Polsce. Dlatego też nie brałbym za niego odpowiedzialności, że będzie na czas. No te 2 miesiące no, trzeba dać. No teraz dzisiaj mamy taką sytuację, że kredyty są szybsze, bo jest dużo mniejsze zainteresowanie kredytami. I działa to totalnie inaczej, także okej. Okay. A jeszcze jakieś przygody? Wiesz co, ciekawo miałem przygodę, jak poszukiwałem ekip na kolejne flipy. Już nie pracowałem na etacie, więc to czasu było troszeczkę więcej. Mieszkanie już tam, pamiętam, jedno się sprzedało. I postanowiłem zatrudnić się w ekipie budowlanej. No. Najgorszy pomysł w życiu. Nie, wiesz co? Bo... Na pewno się czegoś nauczyłeś, to jest 100%. Znaczy, ale... generalnie tam uczyć, nauczyć to oczywiście, ale ja ich, że tak powiem, sprawdziłem pod kątem ich etyki pracy. No jaka była ich etyka? Rewelacyjna. Wszyscy, trzeźwi, super pracujący, na czas przychodzący do pracy. Także mamy do tej pory kontakt. No i mam ich. Znaczy, najlepsze było to, że ja tam byłem, no, typowo pod przykrywką i dopiero im to... A, bo ich tanim klientem. Tak, jest. Ja im to dopiero wyznałem po 2 tygodniach pracy, nie? No ale proszę, jak to było, że ty ich zatrudniłeś, a jednocześnie byłeś zatrudniony? Znaczy nie. Ja do nich napisałem, żeby ich sprawdzić, a później no to oni działali. Okej, a ile tam pracowałeś? 2 tygodnie. I nie szkoda ci było czasu, żeby tam przerzucać te wiadra i to wszystko, zamiast szukać flipów? Znaczy, wiesz co, no chciałem czegoś innego i chciałem zobaczyć, czy generalnie to się okay, sprawdzi. Ale pomyśl tak z mojej perspektywy, gdybym ja każdą ekipę miał tak sprawdzać i w niej chodzić, taki pomysł, nie, myślę, że nie pasowałby większości moich absolwentów, że trzeba tak, no 5 ekip trzeba sprawdzić, nie? Czyli to jest 3 miesiące no pracy tak, na budowie, za nieduże pieniądze, no nieduże względnie oczywiście, tak? Także moim zdaniem lepiej, ja zawsze powtarzam, bo często absolwenci mówią, że to ja potrafię to robić, bo pracowałem, bo pracuję w ekipie i potrafię to zrobić sobie to sam. A ja zawsze mówię, twoja praca jest dużo więcej warta i nie opłaca się pracować we własnej firmie.
bo praca tynkarza, elektryka, hydraulika i tak dalej jest zawsze mniej płatna niż praca flipera. I w tym czasie zamiast robić remont, to ty kupisz jedno, dwa, trzy okazje więcej, znajdziesz to właśnie znasz, a nie będziesz robił jakby za niską stawkę godzinową. Naprawdę. Ale no niektórzy myślą, o, zaoszczędzę, tak? I zrobię to po godzinę. Ale rzeczywiście, robiąc samemu, miał robić flipa, no to by była skurka. Zrobiłbyś dużo mniej, po prostu tak, dużo tak. Mniej by zarobił i nic by ci to nie dało. No to by była taka sztuka dla sztuki, mi się wydaje. Tak. No przepalanie czasu. Trzeba też uważać, a jak ty, ile ci kosztowały te remonty, same usługi? Wiesz co? Jak ci z nimi dogadujesz? Na kosztorys czy na ryczałt? Wiesz co, ja im przedstawiam zakres prac i poziom wypłaty, który ja oczekuję. Mhm. Czyli mówisz, taki jest zakres, takie są warunki. Tak, taki jest zakres. Tak, ja bym chciał... było na szkoleniu, tak? Tak, i chcę, żebyście mi to zrobili w takiej kwocie, nie? No i generalnie gdzieś tam to się spina, spotykamy się. Bo gdybyś mi powiedział, dobra, ile chcecie, to nie byś powiedzieli ci dwa razy więcej. No właśnie. Tak to wygląda. Bo nie wiedzieliby, ile to walnęliby, tyle może się uda. Tak, tak, tak. Mogliby na rybkę po prostu gdzieś to spróbować, a to nie o to chodzi. Ja już jestem przed flipem już policzony, wiem na co, ile wydam łącznie ze wszystkimi, nie wiem, miskami WC czy oświetleniem. Także taką sumę mogę dać. Okej, okay, a najmniej ile zapłacili za remont? Najmniej zapłaciłem 10 tysięcy za mieszkanie 59-metrowe. Okej, no to nieźle. Za samą robotę, nie? Tak. Za deweloperkę, tak? Za pierwotnie. Tak. Ile tak, to robili? Tak. 3 tygodnie. Okej. Okay. No to też jest niska kwota, powiedziałbym, ale też jakoś nie robili tego za 3 tysiące, tak? Więc tak. Jakby weźmy to pod uwagę, że jeżeli, no można być, wyszło im po 3 tysiące, ile było osób? 2 czy 3 w ekipie? No początkowo 2, później no rozpad ekipy nastąpił, już był 1. No właśnie, to załóżmy 1,5 osoby, zostało 9 tak tysięcy jest. Za 3 tygodnie, więc to też są duże pieniądze, prawda? Tak jest. I też to nie jest jakby głodowa stawka. Tak, więc też dużo, no to takie, powiedzmy, godziwe, tak, że utrzymasz tak. Się za to, za tą ciężką pracę. Okej, okay, jakie masz plany, powiedz mi, Adam, na kolejne miesiące, jakby, co byś, chciałbyś coś zwiększyć w swoim biznesie, zmienić? Wiesz co, generalnie chciałbym uniknąć jakichś przestojów, które gdzieś tam się troszeczkę wkradły po sprzedaży tych pierwszych 4 mieszkań. Gdzie troszeczkę przysiadłem na laurach, tutaj biję się w pierś. No i chciałbym, żeby nadać jeszcze większej płynności temu wszystkiemu, żeby iść skalą i robić tego jeszcze więcej. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o firmę remontową, no to bo wiem, że otworzyłeś firmę remontową przy okazji tego całego biznesu. Tak jest. I jaki masz na to pomysł? Wiesz co, generalnie tutaj ja bazuję na klientach, znaczy moimi klientami są osoby, które chcą już na wczesnym etapie mieć, mówiąc kolokwialnie, wszystko z głowy. Mhm. Bo u mnie zaczyna się współpraca od projektu, dostaję pełny projekt mieszkania, już mamy ustalone wszystko. I kto się projekt robi? Wiesz co, tutaj tak, stolarz robi meble. Mhm. Mam taką zaprzyjaźnioną panią w sklepie z płytkami, która mi robi projekty łazienek. Ale projekty czy wizualizacje robi? Wiesz co, to są projekty łącznie z projektami dla fachowca, żeby wiedział gdzie, co, jak ma być. Jak położyć, no. Tak, jak to ma położyć. I generalnie, jeżeli chodzi o pokoje, to wizualizację też przygotowuję. Żeby klient już mógł sobie zobrazować to, jak będzie wyglądać jego mieszkanie. W momencie, jak już mamy wszystko dograne, dosłownie wszystko, łącznie z tym, co będzie w oknach, czy to będzie plis, czy to będzie żaluzje, czy to będzie roleta, wtedy zaczynamy realizację projektu. No i klient, bo ja też gwarantuję czas, w którym zrobię to mieszkanie, no i później klient odbiera wysprzątane mieszkanie, dostaje klucze ode mnie i, okay. I mamy wszystko. Ile kosztuje taka usługa wtedy? Wiesz co, to zależy od tego, na jaki pakiet kto się zdecyduje. Zrobię rozgraniczenie na 3 pakiety. Jest taki do wprowadzenia typowo, gdzie ma się oczywiście już wszystko, łącznie z kuchnią, z wykończonymi pokojami i łazienką.
Później mamy już wyższy standard, gdzie klient już nawet ma sprzęty AGD w łazience, przepraszam, w kuchni. I mamy też taki już skrojony typowo na miarę, gdzie no, sufit, no to już jest sky is the limit. Na ile to kosztuje? To jest, rozbieżność jest od 1800 netto za metr kwadrat do 2,5 albo więcej. Gdzieś ten pułap taki określony na tym najwyższym poziomie jest na 2,5 tysiąca z metra i już tam później to idzie nam w górę w zależności od tego, jakie są upodobania klienta. Czy miałeś taką osobę, która jak powiedziałeś, że jedziesz, to powiedziała, że nie, to na pewno jest lipa, a później jej powiedziałeś, a nie mówiłem? Generalnie wydaje mi się, że nie tylko jedną, a kilka. No i jaka była jej reakcja? No, wzruszenie ramionami, nabranie wody w usta i tyle. Generalnie gdzieś tam nie było wow, super. Tylko no. No niestety, ja też widzę, jakby, że nie każda osoba, która ci otacza, jest wspierająca. Też, ja mam bardzo dużo zwolenników z tego, co robię na YouTubie, ale też jest mnóstwo hejterów, którzy siedzą w domu, nie mają co robić, piją piwo i komentują rzeczywistość, a sami nie ruszą do pyłu, nic nie zrobią w swoim życiu. Więc taki to zawsze najwięcej ma do powiedzenia, który hejtuje. Oczywiście są też konstruktywne komentarze, natomiast jakby też niekiedy, no ludzie piszą różne rzeczy, tak, i widzę jak to jest. Ja sam, pamiętam jak zaczynałem, to też miałem sytuację taką jak ty, że nie miałem pieniędzy na start i musiałem sam wymyślić sposób, jak te pieniądze zdobyć i jak to zrobić bez pieniędzy, bez swoich pieniędzy i kupować te mieszkania. I też pamiętam, mi wszyscy mówili, się śmiali trochę, podśmiewali, nie każdy tam miał odwagę, żeby powiedzieć, co ty głupoty gadasz, ale bo ja jeszcze jakby trochę na innym etapie zaczynałem niż ty, bo ty jakby zainwestowałeś w konkretny gotowy system, tak? W schemat, który ktoś ci, wiesz, gwarantuje, że on działa. A ja tak trochę, wiesz, uwierzyłem w taką jakby bajkę, że ktoś powiedział, że no, da się to robić bez pieniędzy, ale sam musisz, sam ogarnąć się, no tak. Wiele rzeczy, no nie wiedziałem wielu rzeczy. I no, trzeba też jakby mieć twardą psychikę i być odporny na to, bo wiele osób, też często się pytam o moich absolwentów, komu z was ktoś mówił, że to w ogóle jest pewnie jakaś lipa i nie da się kupować mieszkań przecież, czy zarabiać na mieszkaniach, albo już jest za późno, albo już jest za wcześnie, albo jesteś za młody, za stary i tak dalej, tak? Są u mnie osoby, które na emeryturę przechodzą i chcą się tym zająć po prostu, bo to nie ma limitu wieku. No możesz to robić, masz 18 lat, a możesz to robić, jak masz 60 lat. I to jest właśnie ciekawe, że w tym biznesie, akurat we flipach, można się odnaleźć niezależnie od wieku, płci, bo bardzo dużo kobiet też się tym zajmuje, bo też mają do tego dryk. I nie trzeba wcale być, nie wiem, super handlowcem, można być nietrawetykiem i też to robić i też zarabiać na tym kasę. Tak jest. A co ciekawe, też czasami od czasu do czasu lekarze przyjeżdżają do mnie na kurs. Nie wiem, czy na twoim był jakiś lekarz, ale ostatnio lekarze, ale ostatnie dwie edycje, to miałem, w każdej edycji był komornik. Serio, jeden komornik był czynnym komornikiem, który po prostu prowadzi kancelarię i on też chce zobaczyć z drugiej strony, jak to działa, bo widzi, przychodzą fliperzy, przychodzą z klientami, coś ogarniają, on swoje robi, ale no nie widzi całego tego z tej sytuacji. Tak. A też był komornik, który tam 5 lat temu zamknął kancelarię, bo zmienił tam swoje życie trochę i wyjechał. I ma to doświadczenie bycia komornikiem i też chce kupować mieszkania w ten sposób, ma już dużo wiedzy. No i też chcę wtedy wejść i zobaczyć, jak to działa, jak to z tej drugiej strony, od strony kupna i klienta wygląda sprawa. Także ciekawych ludzi naprawdę można poznać, a niektórzy też przyjeżdżają, nie, ludzie, którzy mają dużo firmy, od czasu do czasu taka osoba się zdarza i po to tylko, żeby wejść do grupy, poznać ich ludzi, poznać system i inwestować w nie kapitał, który mają nadwyżki. To jest ciekawa sytuacja, której się nigdy nie spodziewałem, że takie osoby będą, zapłacą za kurs i przyjadą po wiedzę i po kontakty. Także to jest... Więc Adam, ja ci w takim razie dziękuję za to, że wystąpiłeś w Business Riderze. Czekam na twoje dalsze sukcesy. Dawaj znać, jak ci idzie. I mam nadzieję, że spotkamy się za rok, za dwa i powiesz coś więcej o swoich projektach. Także piąteczka. Super. Dzięki wielkie.